Tak? W czym rzecz? Na razie. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir. Wyciąg z hakorośli na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żyły i wstaw kaniule. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri... Jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? Yennefer wie, co robi. To na pewno. Ale czy my wiemy to, co ona? Mówiła ci, jaka jest szansa, że to się uda? Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Nie obraź się, ale wolę, żeby to zrobił Geralt. Rozumiem. Też bym wolał, żeby to był Geralt. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Hej, Yen. Przysypiasz. Co? Nie. Wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Mogę cię uszczypnąć. Może później. Teraz mów do mnie. No powiedz mi coś. Hmm.
Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Nie, nie przypominam sobie. To było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, nigdy nie jeździłem, ale nalegała. Jak tylko wyszliśmy na lód, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian, przekładanka, źle, tyłem łyżwy, hamuj, nie pługiem. A już nigdy jej nie. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko, przygotuj filakterium. Kania, tat. Nevit. Sevir. Koal. Arriva. Endir. Nie, nie! Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho. Słuchaj. Koal, koal, kaniatat. Nevit Sivir, koal, koal, kaniatat. Nevit, arriva, Endir. Geralt, otwórz filakterium. Kanitas, taro na nebo, dis! Avalach. Znasz go? Elf NL jedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta. Wyspa mgieł. Ale nie jest... Nie jest tam bezpieczna. Dziki gun. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie. I nigdzie. Słuchaj, no wiedząc, nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arveinziren. Na Skellige. Płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Śpiesz. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze kwestia czasu. Ale poza wyspą zwietrzy drop od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji, źrenice na światło. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... Rozumiecie. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Będziemy na nich czekać, z mieczem w ręku. Tak.
czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście, poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojniak mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magiem. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest para osób, o których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny. Same. A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas Jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. Eskel. Bywaj. Możemy pogadać? O co? Na razie. Trzymaj się. Tak? W czym rzecz? Na razie. Geralt? Dzięki. Do zobaczenia.
Jedź, płotka. Jesteś paskudny. Rzeka się kończy. Muszę być blisko. Oho, stary, silny. Samiec. Nic dziwnego, że Berengar miał z nim kłopoty. Pora rozejrzeć się za rzeczami Berengara. Jest i schemat. Wykucie tego Torhernę nie będzie łatwe, ale warto spróbować.
Kopalnia żelaza. Wyeksploatowana wieki temu. Warto się tu rozejrzeć. Za tymi korzeniami coś jest. No już, już. Głowa wilka. Znam to miejsce. Tu przeprowadzano pierwsze próby traw, zanim zbudowano zamek. Prawie zatarty. Jeszcze kilkadziesiąt lat i zniknie. Tak jak Wiedźmini. Warto się tu rozejrzeć. Zalęgły się tam, gdzie tworzono zabójców potworów. Od ironii aż kipi, o tu dokonywano przemian. Niezła akustyka! Idziecie.
Stół do przemian. Podobny do naszego ponurego Alberta, tylko jeszcze bardziej ponury. Ten zapach. Mutageny. Tyle lat minęło, a wciąż mnie mdli. Jakieś ustrojstwo zepsute. Nie mam pojęcia, do czego to mogło służyć, ale może i lepiej. Ten zapach, mutageny, tyle lat minęło, a wciąż mnie mdli. Tu przygotowywano zioła. Ciemiężyca, wilcze jagody, tojad. Co zielone, to zdrowe. Nie mam pojęcia, do czego to mogło służyć. Ale może i lepiej. Kać do parzenia ziół. Pamiętam te ich herbatki. Wolniej.